Nadszedł czas na kolejny, tym razem czwarty filar programowania obiektowego. W poprzednich odcinkach opowiedziałem Ci o tym, czym jest dziedziczenie, polimorfizm, a także abstrakcja. Dzisiaj postaram Ci się pokazać, na czym polega hermetyzacja, na przykład jak w C-Sharpie. Jeżeli chcesz zostać młodszym programistą dodnet, to warto znać te cztery pojęcia. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą dodnet. Hermetyzacja, inaczej również enkapsulacja, polega na ukrywaniu pewnych danych. Często jest tak, że tworząc jakąś klasę, nie chcemy, żeby poszczególne jej składowe mogły zostać zmieniane z zewnątrz, ponieważ takie sytuacje mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania naszej aplikacji. To znaczy, im więcej udostępniamy na zewnątrz, tym bardziej może to być niebezpieczne. Wyobraź sobie taką sytuację, że piszesz aplikację bankową i masz klasę dla konta bankowego. A w niej pole stan konta. Jest to pole dość wrażliwe i nie chcesz go udostępniać na zewnątrz. Nie chcesz, żeby na przykład ktoś z zewnątrz zmienił wartość tego pola. Dlatego taki element powinien zostać ukryty wewnątrz klasy, bez możliwości zmieniania go z zewnątrz. Zapraszam Cię teraz przed ekran mojego komputera, gdzie przeanalizujemy hermetyzację już na konkretnych przykładach. Nasze dane powinny być jak najbardziej ukrywane wewnątrz klasy. Na zewnątrz powinno być ujawniane jak najmniej. W C Sharpie istnieje kilka sposobów hermetyzacji danych. Są to m.in. modyfikatory dostępu, właściwości, stałe, zmienne tylko do odczytu. Zauważyłeś na pewno, że zazwyczaj deklaracja pola, metody czy klasy jest poprzedzona jakimś słowem kluczowym. Może to być private, public, protected, internal, protected, internal. To są właśnie podstawowe modyfikatory dostępu, które opisuje poziom dostępu hermetyzacji. Jeżeli brakuje jawnie podanego modyfikatora dostępu, to domyślnie dla składowych klasy, czyli pool, metod właściwości jest to private, a dla klas internal. Także zacznijmy od modyfikatora public. Element oznaczony tym atrybutem jest dostępny wszędzie, z każdego miejsca wewnątrz i zewnątrz klasy. Także mamy tutaj klasę Person, jest to klasa publiczna, która ma publiczne pole First Name. Dzięki temu, że jest to pole publiczne, możemy stworzyć nowy obiekt klasy Person, a następnie zawsze i z każdego miejsca możemy zmodyfikować pole First Name. Jeżeli mielibyśmy w naszej solucji tutaj, na przykład, nowy projekt, niech to będzie jakaś aplikacja konsolowa o nazwie App, niech to będzie po prostu App2, to zauważ, że jeżeli tutaj będziemy używać tego projektu to również w tej klasie app2 możemy sobie utworzyć nowy obiekt tej samej klasy także person to się w środowaniu person wystarczy tylko dodać odpowiedniego usinga ale mamy tutaj jak widzisz dostęp tak samo do tego pola first name okay? jeżeli natomiast chodzi o modyfikator private to element oznaczony tym modyfikatorem jest dostępny tylko w tej samej klasie w której został stworzony Czyli jeżeli tutaj dodałbym nowe pole prywatne, niech to będzie na przykład PESEL, to zauważ, że w tym miejscu nie mamy już dostępu do tego pola. Jak widzisz, tutaj jest zgłaszany błąd, ponieważ to pole nie jest widoczne w tym miejscu. Oczywiście tak samo w drugim module, w osobnym module również tutaj nie mamy dostępu do tego pola. Dostęp do tego pola mamy tylko wewnątrz tej naszej klasy. Czyli jeżeli tutaj byłaby jakaś na przykład metoda, o dowolnej nazwie, niech to będzie my metod, to tutaj w tym miejscu mamy tylko dostęp do tego, do tego pola prywatnego. Także w powyższym przykładzie z zewnątrz klasy person nie mamy możliwości odwołać się do pola PESEL. Zazwyczaj modyfikatorem private są oznaczane jakieś szczegóły implementacji, istotne dane, które nie powinny być widoczne i zmieniane z zewnątrz. Kolejny modyfikator dostępu to protected, czyli protected string na przykład last name. Jeżeli chodzi o modyfikator dostępu protected, to podobnie jak w przypadku modyfikatora private, pole last name nie jest widoczne na zewnątrz klasy. Czyli w tym miejscu nie możemy się odwołać do pola last name. Jak widzisz, nawet IntelliSense nam tutaj nie podpowiada. Ale może. Być on widoczny w klasach pochodnych. Także możemy sobie tutaj stworzyć nową klasę. Niech to będzie public class, no niech to będzie employee, która dziedziczy po klasie person, i w tym miejscu mamy dostęp również do tego pola. Także tutaj sobie możemy zmienić last name na jakąś inną wartość. Także jeżeli pole zostanie oznaczone jako protected to mamy do niego dostęp w klasach pochodnych. No i oczywiście podobnie jak z private możemy go również używać wewnątrz tutaj tej naszej klasy, czyli tutaj też sobie możemy jakieś dane zmienić. Czasem jednak ten modyfikator protected może być niebezpieczny, ponieważ udostępniamy jakieś szczegóły wszystkim klasom dziedziczącym. Kolejny modyfikator to modyfikator internal. I dostępność dla tego elementu jest tylko w tym samym module. Czyli jeżeli tutaj, na przykład, to pole firstname zmienimy na internal, to zauważ, że jak najbardziej w klasie program mamy dostęp do pola firstname, ale już w innym module, czyli tutaj w innym naszym projekcie, w innej aplikacji. Mimo tego, że do dodaliśmy referencję, to nie mamy już dostępu do tego pola które zostało zadeklarowane jako internal kolejny modyfikator dostępu to modyfikator protected internal który oznacza dostępność dla wszystkich w danym module oraz dla każdej klasy pochodnej czyli jest tak jakby z sumą dostępów protected i internal czyli jeżeli tutaj bym dodał nowe pole protected internal, niech to będzie tym razem może int H i teraz mamy w klasie program jak najbardziej dostęp do tego pola czyli person age czyli jak najbardziej mamy dostęp w tym samym module w każdym miejscu do pola age natomiast w e, osobnym module w tej drugiej naszej aplikacji no tutaj już tego dostępu nie będziemy mieli zauważ, że tutaj nam już intersense nic nie podpowiada Chyba, że tutaj skorzystalibyśmy z dziedziczenia, to wtedy otrzymamy dostęp również do tego pola. Czyli, jeżeli sobie tutaj stworzymy nową klasę, tak samo jak wcześniej, employee, która dziedziczy po klasie person, to jak najbardziej w tym miejscu mamy już dostęp do tego pola age. Jak widzisz, tutaj nam już IntelliSense podpowiada, i nie mamy tutaj. Żadnego błędu. Jest to najrzadziej używany modyfikator. Jeszcze chyba nie zdarzyło mi się, żebym potrzebował go użyć w swoich aplikacjach, ale warto, żebyś wiedział, że taki istnieje. Zazwyczaj jednak nie tworzymy e, publicznych pól. Zamiast tego, często lepiej utworzyć właściwość, która może oprócz przypisania danych zawierać sobie dodatkowe informacje, na przykład dodatkową walidację wprowadzanych danych. Czyli na przykład, możemy sobie stworzyć właściwość first name, czyli public string first name i dodatkowo zaimplementować getA i setA, czyli logikę, która ma zostać wywołana przy pobieraniu wartości oraz przy ustawianiu wartości, i tak samo tutaj możemy wyznaczyć odpowiednie modyfikatory dostępu, czyli na przykład możemy tutaj getA zrobić publicznego, a możemy setA zrobić prywatnego, i teraz w naszej klasie program. Jak widzisz, mamy dostęp do first name. Możemy jak najbardziej pobierać dane i e, zapisywać. Nie możemy natomiast przypisać żadnych danych do last name, natomiast moglibyśmy te dane pobrać. Czyli jeżeli byśmy chcieli je pobrać, to jak najbardziej wtedy możemy skorzystać z właściwości last name, ponieważ tutaj get jest e, publiczny. Tylko set jest prywatny i dlatego nie możemy zapisać tych danych, możemy je tylko pobrać. Także, jeżeli tutaj oznaczymy tego seta jako private, to możemy zmieniać te dane tylko wewnątrz klasy Person. Oprócz właściwości mamy również modyfikator const. Wartość pola oznaczona tym modyfikatorem nie może zostać zmieniona w trakcie działania programu, jest to stała której wartość zostaje określona w czasie kompilacji. Stosuje się to do wartości, które nigdy się nie zmieniają. Na przykład wartość liczby pi. Pole oznaczone modyfikatorem const jest traktowane jako pole statyczne. Także jeżeli sobie dodamy tutaj na przykład nową klasę. Niech to będzie klasa o nazwie math. I możemy sobie tutaj wewnątrz utworzyć pole. const double i to się równa 3.14159 i to pole już nie może zostać e, zmienione w e, trakcie działania programu, ale możemy natomiast się oczywiście do niego odwołać. Aby to zrobić, wystarczy po nazwie klasy podać nazwę e, tego pola, czyli odnosimy się tak samo jak do pola statycznego. W c mamy jeszcze modyfikator read-only. Wartość pola oznaczona tym modyfikatorem może zostać przypisana zarówno w czasie kompilacji, jak i w trakcie działania programu, ale tylko przy inicjalizacji i w konstruktorze. Również w przeciwieństwie do const może być wartością instancyjną, nie tylko statyczną. Także możemy sobie dodać tutaj takie pole private read-only string name i następnie możemy jego wartość przypisać albo od razu podczas tutaj inicjalizacji lub wewnątrz konstruktora i tylko w tych dwóch miejscach możemy zmienić wartość pola które zosta zostało oznaczone jako read only. W dzisiejszym odcinku staram się przekazać najważniejsze informacje o hermetyzacji danych w C Sharpie. Dzięki hermetyzacji Możesz ukryć różne wrażliwe dane lub szczegóły implementacji wewnątrz swojej klasy. Pomagać Ci się zabezpieczyć przed niepożądanym zachowaniem. Pamiętaj, żeby na zewnątrz udostępniać jak najmniej danych, tylko to, co jest konieczne. Zapamiętaj, najważniejsze modyfikatory dostępów. Przede wszystkim zapamiętaj jak działa modyfikator Public, Private, Protected i Internal, bo to one są najczęściej używane, często na rozmowach kwalifikacyjnych na stanowisku młodszego programisty C-Sharp może zostać o nie zapytany. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dołącz do mojej społeczności. Zapiszę na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi C-Sharpa i platformy .NET. Nie ominą Cię też wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.